Nazywam się Wojtek Kowalski i powiem Wam, dlaczego blockchain z medycyną ma wiele wspólnego i jak to się dzieje, że w Polsce tak naprawdę bardzo mało tego zauważamy. Z wykształcenia jestem lekarzem, więc proszę nie pytać mnie o techniczne szczegóły, aczkolwiek jestem prezesem jednej ze spółek informatycznych, a kilku innych jestem zaangażowany, więc troszeczkę już tych terminów gdzieś tam łyknąłem. Natomiast no, nie jest to tak do końca, że potrafię odpowiedzieć na szczegóły techniczne, bo na sali widzę wielu lepszych ode mnie specjalistów w tej dziedzinie, więc możemy rozmawiać sobie problemowo na pewne tematy. Jeżeli popatrzymy na tą panią doktor, a właściwie pielęgniarkę, bo to tak patrząc po wyglądzie, to raczej amerykańska pielęgniarka z jakiegoś tam zdjęcia stokowego się załapała, czy blockchain medycyna, czy to w ogóle ma sens? Czy są na sali osoby, które są związane z medycyną? Jest coś? Jest jedna osoba, no to dobrze. Jeżeli jeździmy gdzieś na różne kongresy, ja w tej chwili wróciłem do Amsterdamu, to z Blockchain Expo, to popatrzeć można, że coraz więcej firm łączy blockchain z medycyną. Stara się zaangażować tą technologię na potrzeby nowoczesnej medycyny. My w Polsce mamy taki bardzo dobry rynek dla rozwiązań technologicznych w branży IT i wdrażania tego w medycynie. Dlaczego? Bo jesteśmy strasznie zacofani technologicznie, jeżeli chodzi o placówki medyczne, o systemy raportujące, o naszego płatnika Narodowy Fundusz Zdrowia. Tego w ogóle nie ma. W tej chwili olbrzymim sukcesem jest okrzyknięte wdrożenie e-recepty. E-recepty to mają wszystkie kraje postsowieckie od ładnych paru lat. Nie jest to żaden sukces, tam to normalne narzędzie pracy i tak samo powinno być u nas. My jesteśmy zakorzenieni w czymś, co zostało 20 lat temu nazwane platformą B1 i wtedy wymyślono, że w opiece zdrowotnej cały kraj będzie miał dokumentację medyczną zagregowaną w tej platformie. Po kilku latach się okazało, że to w ogóle nie jest możliwe, a po kilku kolejnych, kiedy groziło zwrócenie środków zainwestowanych przez Unię Europejską, no to postanowiono pojedynkę przerobić na e-receptę. No i tak to mniej więcej idzie. Teraz jeżeli się zalogujecie na internetowym koncie pacjenta, to zobaczycie recepty, które wam wystawiono, wizyty, gdzie się pojawiliście u publicznego płatnika, natomiast tak naprawdę to jest to kropla w morzu tego, co można robić w informatyce. Kto najbardziej zaangażowany jest, jeżeli chodzi o technologię blockchain na świecie? Estonia. To w ogóle nie ma dwóch zdań. I Dubaj. To są dwa kraje, które oparły identyfikację pacjenta, identyfikację procedur medycznych, dokumentacji medycznej na technologii blockchain. Rozmawiałem teraz w jednym ze szpitali w Amsterdamie, gdzie też próbują małe wdrożenia, ale jednak oprzeć to na blockchain. I pytanie, czy to ma sens? Tak, ma sens, a w Polsce ma to sens szczególny. Jeżeli się zastanowimy, kiedy możemy zastosować blockchain i do czego tak naprawdę? Ktoś ma jakiś pomysł, gdzie możemy zastosować blockchain w medycynie? Do czego to jest w ogóle potrzebne? Ja nie będę tłumaczył w tym gronie oczywiście, czym jest blockchain i na czym polega ta technologia. Jeszcze bym wyszedł na głupka, że człowiek nie wie może, ale tak naprawdę blockchain używamy tam, gdzie chodzi nam na 100% pewności, że coś się zadziało, że to, co w tej chwili mamy przed oczami na ekranie komputera, to jest rzeczywiście ten dokument, który się pojawił. I bardzo pięknym zastosowaniem dla blockchain w medycynie jest dokumentacja medyczna. I dokumentację medyczną, którą dzisiaj tworzy się w wielu krajach, potwierdza się w najrozmaitszy sposób. Można podpisywać, tak jak jest w Polsce, pieczątka i to jest podpisane, jest to dokumentacja w wersji papierowej, ale jest w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej podpisana podpisem kwalifikowanym, wiele krajów ma to wdrożone. Natomiast problem jest taki, że bardzo łatwo pewne dokumenty jest podrobić, bardzo łatwo jest w sferze tradycyjnych baz danych dane zniszczyć, można bezpowrotnie je utracić, jak również nigdy nie będziemy w 100% pewni, czy to, co widzimy na ekranie, to rzeczywiście zostało podpisane, czy jest to zręcznym skanem, czy tam dokonano do jakiejś formy oszustwa. I tutaj
w sukurs przychodzi nam blockchain, ponieważ każdą procedurę, którą zapiszemy w dokumentacji medycznej, można potwierdzić na blockchainie i mamy 100% pewność, że ten blockchain nam pokazuje, że ten dokument rzeczywiście istniał, rzeczywiście został stworzony, że w którymś momencie on został otwarty przez określoną osobę i do tego się świetnie nadaje technologia blockchain. Gdzie jeszcze możemy ją wykorzystać? Olbrzymią, zupełnie ziemią niczyją w tej chwili, zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, jest farmacja. Mamy dyrektywę antyfałszywkową, która skutkuje tym, że wszystkie leki w aptekach mamy na pudełkach określone kody, tylko że te wszystkie kody można łatwo podrobić. Tutaj jest bardzo fajne też możliwość zastosowania blockchain, gdybyśmy mogli każdy lek, który zakupimy w aptece, sprawdzić po kodzie, że rzeczywiście ten lek trafił do tej apteki, że rzeczywiście on przeszedł przez określoną hurtownię od określonego producenta. My sobie nie zdajemy sprawy z ilości leków, które kupujemy podrobione i które można kupić podrobione również w polskich aptekach. To jest olbrzymi rynek podróbek, głównie pochodzących z Indii i stąd się pojawiła ta dyrektywa antyfałszywkowa w aptekach. I mamy taką organizację Kowal w Polsce, która próbuje wdrożyć pewne rzeczy, natomiast nikt tego nie oparł jeszcze o blockchain. To jest kolejne miejsce, gdzie można ten blockchain zastosować. Jeżeli jesteśmy przy lekach, pamiętacie Państwo, czy pamiętacie, może zwróciliście uwagę, w zeszłym roku był taki olbrzymi problem, że szczepionki z apteki, które trafiły do przychodni, były w złej temperaturze przechowywane. I tutaj dzisiaj mamy tak, ktoś kupił, ktoś zapisał w zeszycie, gdzieś ktoś zmierzył w zeszycie temperaturę, nie ma absolutnie nad tym żadnej kontroli. Blockchain pozwala nam stworzyć aplikację, która każdą ampułkę takiej szczepionki w naszej komórce, w naszym telefonie pozwoli na zweryfikowanie, w jakiej temperaturze była, w jakim miejscu została zakupiona, kto przewoził, jaki kurier, gdzie i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które są wykorzystywane w przemyśle, które są wykorzystywane w innych miejscach, natomiast cały czas tego nie ma w medycynie i tu też jest bardzo fajny możliwość wdrożenia tej technologii. Czy będąc dalej przy lekach, popatrzmy sobie na taką sytuację, że firma farmaceutyczna, był lek Korhydron, nie wiem czy ktoś słyszał, parę lat temu doszło do skażenia jednej partii leków. Wiadomo było mniej więcej w fabryce, co się zadziało, natomiast zanim ta partia leku została wycofana, nikt nigdy nie wie, czy do końca wycofano, kto wziął ten lek, kto tego leku nie wziął. W przemyśle farmaceutycznym każda ampułka leku lub każde opakowanie ma swój unikalny kod. My opierając śledzenie leków na technologii blockchain, moglibyśmy w przypadku na przykład zanieczyszczenia, stwierdzamy dzisiaj w fabryce jednego z producentów, nie będę wymieniał nazwy, że doszło do skażenia określonej próbki leku. To nie musimy wycofywać, tak jak w tej chwili się wycofuje całą serię leków, a wystarczy, że będziemy wiedzieli, które konkretne ampułki były narażone i blockchain pozwala na tanim kosztem stwierdzenie, gdzie te ampułki konkretnie poszły, do której apteki, do którego pacjenta i jesteśmy w stanie bardzo szybko zapobiec tragedii. Była sprawa z valsartanem, lek, który od producenta chińskiego pochodzi substancja, zresztą kilkadziesiąt procent w Polsce substancji na rynku farmaceutycznym pochodzi z Chin. Co się okazało? Został zanieczyszczony. Wycofujemy wszystkie możliwe leki. Koszty takiego wycofania są ogromne. Natomiast bardzo często jest tak, że pojawia się określona tylko i wyłącznie w małym zakresie seria, którą należałoby wycofać. Dzisiaj tego nie wiemy. Gdybyśmy mieli tego typu rozwiązania, pole do popisu dla ludzi, którzy chcieliby tego typu rozwiązania tworzyć, można by to bardzo ładnie stosować. Kolejna rzecz, jeżeli patrzymy pod kątem leków, mamy krew. I to już jest wdrożone. Mamy z Polski też firmę, która wiem, że pracuje nad tym. Mamy krew, jeżeli jesteście honorowymi krwiodawcami,
to oddajecie określoną dawkę krwi. Ona jest preparowana, oczywiście jesteście badani, trafia do dalszej obróbki i są tworzone preparaty krwiopochodne. Albo to będzie z osocza, albo z preparatów krwinkowych. Nie będę tutaj zanudzał technologiami. Natomiast zawsze zasada jest taka, że mała porcja trafia do wielkiego garnka, z którego potem powstają tysiące produktów. I teraz, jeżeli my dzisiaj ustalimy po jakimś tam czasie, że ktoś, kto był dawcą, był na przykład nosicielem wirusa HIV, którego z jakiegoś powodu nie wykryliśmy podczas tego pierwszego badania, to się zdarza, to co się dzieje dalej? Praktycznie kilkanaście tysięcy preparatów musi być wycofanych z użycia i zniszczonych. Dlaczego? Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie błyskawicznie, to jest gdzieś tam, to w papierkach jest, to można poszukać, znaleźć, ale nie jesteśmy w stanie tego prześledzić od dawcy do biorcy, do danego preparatu. Jeżeli byśmy dzisiaj stosowali technologię opartą o blockchain, o zapisy poszczególnych kroków, które się działy, i tak mówię, to jest polska firma, która w tej chwili to tworzy, to się okazuje w pewnym momencie, że mamy przepiękną możliwość wycofania konkretnych preparatów, które mogły mieć styczność, a przede wszystkim szybko, bo tutaj czas gra ogromną rolę. Co? O, przyleciało. Przepraszam, ale to leci szybciej niż ja robię. Uciekłem, uciekł jeden slajd, kiedy nie stosować, tak naprawdę. Wszystkim się wydaje, że blockchain służy do dokumentacji medycznej, do zapisywania. Też powiedziałem na początku, tylko proszę zwrócić uwagę, o czym mówiłem. Powiem to za chwilkę na przykładzie naszego jednego z produktów, który tworzymy w tej chwili. Blockchain nie nadaje się do tego, żeby w ramach rejestrów rozproszonych, opartych o węzły, żeby na tym zapisywać dokumentację medyczną. Ktoś wie dlaczego? Dlatego, że tam są zawarte dane osobowe i dane osobowe zgodnie z RODO powinny być zapomniane albo na życzenie, albo zgodnie z przepisami. Dane medyczne zgodnie z przepisami, czyli w Polsce dokumentację medyczną przechowujemy 20 bądź 30 lat w zależności od tego, jaka to jest dokumentacja i czego dotyczy, a potem należy to zniszczyć. Jak na razie nie ma dobrego pomysłu na to, jak zniszczyć dokumentację zapisaną na blockchain jakąkolwiek w sposób pewny i w określonym czasie. Oczywiście są różne pomysły typu traktujmy dokumentację jako samospalający się token zapisanym po określonym czasie itd., itd. Natomiast jeżeli popatrzymy na skalę dokumentacji medycznej, gdzie każdy z nas ma kilkadziesiąt tysięcy kartek w ciągu życia stworzonych z naszą dokumentacją, to byłoby irracjonalne, żeby to wszystko zaprogramować. Dlatego nikt przy zdrowych zmysłach nie proponuje dzisiaj zapisywania dokumentacji medycznej bezpośrednio na węzłach w oparciu o technologię blockchain. Jedynie do czego nam służy blockchain, to do haszowania tej dokumentacji, możemy ją zaszyfrować, natomiast i utrwalać to, co się dzieje, czyli że ja, Wojciech Zawarski, otworzyłem dokumentację, nadpisałem dokumentację, stworzyłem. I potem, sięgając do dokumentacji, my widzimy, że tam zostało zapisane, co, kto, kiedy, jak zmienił. I do tego się nadaje blockchain, natomiast nie nadaje się do tego, żeby te dokumenty przechowywać. I tak naprawdę, tak jak w życiu, blockchain nie nadaje się do bardzo wielu rzeczy. To są wybrane, to co wam powiedziałem na temat farmacji, na temat dokumentacji medycznej, czyli tego zapisu rejestru tego, co się tam dzieje po kolei, natomiast no, nie do zbyt wielu rzeczy się to nadaje. W tej chwili, jeżeli chodzi o duże projekty, o których jeszcze można by wspomnieć, oprócz tego Dubaju, oprócz Estonii, mówimy o brytyjskim projekcie opartym o blockchain. Dla NHS-u jest taka duża aplikacja, która w tej chwili jest w fazie, zebrali pieniądze i startują z próbami klinicznymi, jak to się w języku medycznym mówi. Natomiast nie ma tego dużo. I teraz, co my, spojrzycie sobie
powiem, to z tyłu widzicie kartę z naszego produktu, z polskiego systemu medycznego. To jest takie moje kolejne dziecko, które gdzieś tam stworzyliśmy. I zobaczcie, to co widać na tym ekranie, to jest tak naprawdę tylu interesariuszy związanych z jedną małą osobą, będącą w tym serduszku, czyli z pacjentem. I ten system, który my wdrażamy jakikolwiek w medycynie, to on musi tak połączyć, mówimy o polskich warunkach, więc tutaj jest to IKP, ta pojedynka, czyli tam jest ta e-recepta, jest kierowanie, tam są rejestry medyczne, mamy CSIOZ, czyli Centrum Systemu Informatycznego Opieki Zdrowotnej, czytam od tamtej strony, nie mam pointera, żeby to pokazywać, Ministerstwo Zdrowia, NFZ, raporty online, oczywiście mamy tutaj na dole, jak spojrzycie, to jest Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą i taki system musi odpytywać wszystkie te rejestry. Te, co dzisiaj funkcjonują w Polsce, systemy, one nie odpytują tego online, nie weryfikują i nie nadpisują nigdzie, że zweryfikowały i sprawdziły. Czyli mamy wiele przypadków, że na przykład lekarze, którzy leczą, nie mają prawa wykonywania zawodu, bo zostały im zabrane. Jeżeli wchodzicie do gabinetu, to nie macie pewności, że ten gabinet rzeczywiście jest zarejestrowany i że on spełnia wszelkie wymogi. Jeżeli wystawiona wam jest recepta, to nie wiecie, czy ten lekarz ma uprawnienia do wystawienia recept refundowanych. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz na to wszystko mamy oczywiście szpital AOS, czyli ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna. I do tego dokładamy blockchain, do tego dokładamy rejestr chmurowy. I to są takie elementy systemu, który my tak naprawdę w tej chwili stworzyliśmy. Ja to pokazuję jako taki przykład już praktycznego wdrożenia w polskiej medycynie blockchaina. I oczywiście tworzenie, jakie to ma funkcje. Tworzymy dokumentację EHR, to jest elektroniczna dokumentacja medyczna. Wszystkie rejestry, wszystko musi być integrowane, wszystko to się musi łączyć z tymi platformami publicznymi, nawet jeżeli jest to gabinet prywatny. Jeżeli jest to w oparciu o dokumentację dla Narodowego Funduszu Zdrowia, no tam się musi pojawiać sprawozdawczość. Technologia w oparciu o architekturę blockchain 3.0. Jak mówiłem, proszę mnie nie pytać o szczegóły techniczne, bo nie wiem. Oczywiście całą dokumentację szyfrujemy. Używamy tablic Kanban, tutaj Arek Gost, który będzie mówił z firmy Kanbo, to jest firma Kanbo, jest akurat naszym partnerem, jeżeli chodzi o zastosowanie tych tablic kanbanowych. No i wszystkie elementy są przyjazne dla pacjenta, przyjazne dla lekarza, tam nie ma kliknięć, to wszystko jest intuicyjne, ale no nie o tym mówimy. Oczywiście zgodność z wszystkimi dyrektywami Unii Europejskiej, przepisami polskimi, najtrudniej dostosować się do RODO. Niestety RODO ktoś wprowadził, nie przewidując tego, że technologia blockchain się rozwinie i tutaj wszędzie się obijamy o próby kasowania tego, co zostało zapisane. W dokumentacji medycznej jest to niezwykle ważne. My musimy mieć 20 lat dokumentację zapisaną, a potem ta dokumentacja musi zniknąć. To nie jest może, tylko musi. I wszystkie te elementy, które my tworzymy jako dokumentację papierową w szpitalu czy w przychodni, no to wiecie, tam stoi w tych kartotekach, przychodzi pani Zosia, patrzy, o, to jest ten rocznik, który idzie do kasacji. Przychodzi firma, bierze to do spalarni i koniec. W danych medycznych, szczególnie rozproszonych na rejestrze opartym o technologię blockchain, no to już robi się trochę grubo, bo my musimy wiedzieć wszystkie te dane, gdzie one się znajdują i po kolei je zniszczyć. I tutaj my paradoksalnie wykorzystujemy blockchain, bo blockchain nam podpowiada, znakując w określony sposób tą dokumentację, gdzie ona jest i podpowiada nam, czy już żeśmy zniszczyli to, co powinniśmy zniszczyć w określonym czasie. Tak to wygląda interfejs użytkownika i tutaj mamy tą tablicę kanbanową. Ci, co używają Jiry, no to poznają podobne rozwiązania czy tego typu rzeczy. Tutaj mamy poniżej jakiś tam zrzut ekranu, sala 26, łóżek i tak dalej, kolejni pacjenci. Natomiast to, co jest istotne, to znajduje się tutaj. Tutaj po środku mamy rejestr czynności na dokumentacji medycznej. I to jest właśnie rejestr tego, co się znajduje na blockchainie. Wszystko, co się dzieje, czyli nawet otwarcie przez lekarza systemu, znajdzie swoje odzwierciedlenie. W naszym systemie, jeżeli doktor House przeczyta dzisiaj dokumentację Wojtka Zawalskiego, bo ma takie widzimisię,
to ja znajdę o tym ślad w tej dokumentacji, dopóki ona będzie przechowywana. Czyli ja jako Wojtek Zawalski będę wiedział za 10 lat, że 10 lat temu ktoś tą dokumentację otworzył. My się jeszcze zabezpieczamy w ten sposób, że tak naprawdę w naszym systemie dostęp do dokumentacji ma pacjent do wszystkiego, co jego dotyczy, ale lekarz ma dostęp tylko do tego, co sam wytworzył, chyba że jest w obecności pacjenta i wtedy mamy multisigowanie, podpisujemy to i będzie to dostępne tylko i wyłącznie za zgodą pacjenta, bo takie są przepisy i tutaj musimy być bardzo skrupulatni w tym zakresie. No to co mamy w karcie zdarzeń, które mogą być zapisane w technologii blockchain. Czyli każda modyfikacja, dokonanie wpisu, ale nawet wgląd w tą dokumentację, wykonane procedury, dodane zlecenia, wykonane zlecenia, to wszystko znajduje odzwierciedlenie w blockchain, ale tam nie ma danych osobowych. Dane osobowe są w dokumentacji medycznej, która jest zahaszowana, zaszyfrowana i znajduje się zupełnie osobno. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi w skrócie o ten nasz produkt. Oczywiście odpowiem na pytanie, tak? Bo ta ręka, rozumiem, w górze w tym celu. Jeżeli ktoś chce znaleźć ze mną kontakt, to trzeba to sfotografować. Nie mam wizytówek, nie używam papieru od dawna. Piszę wszystko w komputerze. Można mnie znaleźć na LinkedInie, na różnych mediach społecznościowych. Tutaj macie mój telefon zahaszowany, jeżeli ktoś poszukuje kontaktu. Jest to, tak jak powiedziałem, w tej chwili jeden z projektów. Ogólnie zajmuję się projektami, które są nie tylko o blockchain oparte, ale w ogóle o internet rzeczy, o sztuczną inteligencję. Kolejny z projektów, nad którym pracuję, to rozpoznawanie czynności życiowych na podstawie obrazu z kamery termowizyjnej. To jest niezwykle ważne w ratownictwie. Kiedy zacząłem o tym mówić w Berlinie, jak byliśmy z Pauliną, to akurat przypadkiem siedział człowiek z Europejskiej Agencji Kosmicznej, który już mnie zaprosił na lipiec, bo oni akurat są zainteresowani tego typu technologią przy misji na Marsa. I to są takie rzeczy, które my w Polsce mamy olbrzymi potencjał. Ja zachęcam osoby, które cokolwiek chciałyby robić w branży medycznej i mają jakikolwiek pomysł na tworzenie aplikacji, na tworzenie blockchainów, na tworzenie czegokolwiek opartego o nowe technologie związane z medycyną do kontaktu ze mną. Będziemy w tej chwili wdrażać kilka kolejnych nowych projektów. Ja już zawodu medycznego nie odszedłem, bo z tego się nie odchodzi nigdy, natomiast tutaj mam taką swoją pasję i tych projektów coraz więcej tworzę opartego czy to o technologię blockchain, czy o wszystkie inne nowe możliwości. A jeżeli teraz popatrzymy na blockchain, na internet rzeczy, na sztuczną inteligencję, to nagle się okazuje, że w tej medycynie bardzo wiele można zrobić fajnych rzeczy. Analiza nigdy nie zastąpi komputer lekarza. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś z nas albo z naszych bliskich ciężko choruje, odchodzi albo potrzebuje wsparcia, ja uważam, może to się kiedyś zmieni w innych pokoleniach, ale nic nie zastąpi dotyku ręki, spojrzenia, tej empatii, która jest. Natomiast lekarz musi dostać. Lekarzy jest coraz mniej, będzie ich coraz mniej, chorób będzie coraz więcej. Dlaczego? Bo mamy starzejące się społeczeństwo. I teraz jeżeli my nie znajdziemy rozwiązań, które wesprą pracę lekarza, to oni nie ogarną tego całego problemu, jakim jest starzejące się społeczeństwo. I teraz wszystkie rzeczy, o których mówimy, takie jak sztuczna inteligencja, wspaniale skracają czas diagnozy, czyli lekarz nie marnuje czasu na rzeczy, których nie musi wykonywać. Ja jestem w wielu konkursach w Polsce startupów w jury i oceniam startupy medyczne. Taki fajny projekt jest z Krakowa, który polega na tym, że preparaty histopatologiczne oceniane normalnie na szkiełku przez lekarza ocenia sztuczna inteligencja. Czy jest w stanie ocenić? Nie jest. Dlaczego? No bo nie ma jeszcze takiej technologii, która to w 100% da gwarancję, że to, co widzi komputer, no bo komputer co robi? On się uczy na podstawie tego, co widzi. Taki pierwszy błąd, o którym mówią ci ludzie, którzy dokonywali tej analizy, które wyłapali w sztucznej inteligencji, to było to. Ocenialiśmy zdjęcia, które stare klisze, na których były nowotwory. I pokazywano zdrowe i chore. I co się okazało?
sztuczna inteligencja zapamiętała taką literkę, którą się odkładało L na starych kliszach. Ktoś, kto widział starą kliszę radiologiczną, to wie. To była taka literka L. Jako że pokazywano jej ludzi znacząco chorych, żeby ona się uczyła rozpoznawać nowotwory, to gdzieś tam się w algorytmie zapisało, że jak jest literka L, to jest nowotwór. I to jest taki rzecz, której trzeba pilnować w sztucznej inteligencji, bo my nie mamy jeszcze Skynetu i całe szczęście z Terminatora, natomiast to, co mamy, to mamy tak naprawdę machine learning. To, co wprowadzimy, jak wprowadzimy dobrze, to osiągniemy dobre efekty. Jeżeli wprowadzimy źle, to osiągniemy złe efekty. I tutaj człowiek na końcu jest potrzebny. I wracając po takiej dygresji do tej histopatologii, to ten system ocenia wszystkie pola pod mikroskopem. Jeżeli ktoś patrzył kiedykolwiek pod preparat mikroskopowy, to wie, że przelecenie wszystkich pól w preparacie to jest kilkadziesiąt minut spojrzenia. Natomiast sztuczna inteligencja w tym ich projekcie ocenia te określone miejsca, które są podejrzane i ona pokazuje te miejsca lekarzowi. A lekarz mówi dobre, złe, nowotwór, nie nowotwór, podejrzany, nie podejrzany. I to jest takie olbrzymie wsparcie. Podobnie jest w projektach radiologicznych. Też są pokazywane określone miejsca, które są podejrzane i lekarz to ocenia. Pewnie kiedyś dojdziemy na etapie zaawansowanych może komputerów kwantowych do tego, że ten lekarz będzie zbędny i będzie tylko kiwał głową, ale w bezpośrednim kontakcie z lekarzem to jednak pacjent wybierze chyba lekarza, przynajmniej z naszego pokolenia jeszcze będziemy tego potrzebowali. I tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli są do mnie jakieś pytania, to widzimy tę rękę w górze, to chętnie odpowiem. Tak, może od końca. Z tym AI, tak, to jest takie, to jest prawda, nie medyczne, a prawnicze. Był taki ostatni fajny test, gdzie porównano... Był taki jeden fajny test, gdzie porównano szybkość, trafność odpowiedzi, analizy pism prawniczych, tak? Generalnie umów czy coś tam przybyło, tak? I wyszło na to, że sieć neuronowa, właśnie AI, była w 80% trafna w porównaniu do 50% trafności lekarza, tak? To tak w tą stronę idziemy. Teraz cofnę się do tego produktu, tak? Bo to mnie zaciekawiło. Dwa pytania takie przewrotne. Znaczy ten EHR, o którym tam mówiłeś, to ja rozumiem, że to jest taki EHR, PAX trochę, tak, ale rozumiem, że blockchain tam jest wykorzystany tak naprawdę do czegoś, co zawsze było, tak, czyli do audytowu po prostu, tak, zdarzeń. Blockchain jest wykorzystany do potwierdzenia, że to, co widzimy, to jest autentyczne oraz do potwierdzenia czasu, że to było przed, a to było po, że to zostało nadpisane, czyli blockchain nam identyfikuje zdarzenie z osobą i z jednostką czasu. Do tego wykorzystujemy blockchain w tym naszym systemie. I teraz to przewrotne pytanie, bo też wspominałeś o tym systemie centralnym ewidencji, który wyszedł tam z jakichś powodów, który już nie trzeba było, tak? Natomiast czy to nie jest trochę tak, że blockchain jest teraz hype, tak? I teraz wszyscy blockchain, wszędzie blockchain. I z czego tak naprawdę z Twojego doświadczenia wynika to, że to nie wyszło poprzednio, tak? Bo to się dało zrobić wcześniej, są, były sumy, tak? Pasze. To wszystko można było zrobić, tak? Pytanie, dlaczego takie projekty, zwłaszcza na skalę krajową, się nie udają, na przykład u nas, tak? Znaczy, jeżeli chodzi akurat o tego typu rzeczy jak dokumentacja medyczna w skali kraju, to w Polsce się nie miała szans nigdy udać, bo nie mamy po pierwsze systemów komputerowych w szpitalach, u lekarza i tego nie ma. I w jednostkach centralnych też nie ma takich baz danych, które są w stanie to udźwignąć. Natomiast dlaczego teraz to się może udać? Bo my stosujemy bardzo lekkie rozwiązania. Blockchain, ta technologia, i tablice kanbanowe, oparcie tego wszystkiego w chmurze pozwala to, że w szpitalu nie masz, tak jak do tej pory, komputera, który stoi pod biurkiem, po czym masz wielkiej serwerowni. Tego w ogóle nie musisz mieć. Możesz korzystać w tym systemie ze swojej komórki, ze swojego tabletu,
my to szyfrujemy w taki sposób, że jest to bezpieczne i to się nie otworzy, dopóki nie zostanie zidentyfikowany, natomiast nie ma całej tej sprzętowej architektury i dlatego to jest lekkie, dlatego to jest tanie. A dlaczego w Polsce się różne rzeczy nie udały? Tak naprawdę to w wielu krajach się to nie udało, bo jeżeli popatrzymy na dokumentację na przykład w Niemczech, teraz też rozmawialiśmy z Peterem Nowakiem, to jest taki człowiek, który jest dyrektorem w jednej z berlińskich filii istniejszych kasfory, których mają 267, o ile pamiętam, to on mówi wprost, tam jest sytuacja taka, że oni mają dokumentację w postaci maszyny do pisania komputerowej i oni to mają. Natomiast oni kompletnie nie mają przesyłu dokumentacji pomiędzy sobą. Ale żeby to uruchomić w tej chwili, żeby to jakoś usprawnić, to co trzeba by zrobić? Wszystko wyrzucić i położyć coś takiego. Bo ja nie mówię, że to jest dobre rozwiązanie, najlepsze na świecie. No, podobne robią Brytyjczycy, tamci dla mnie trochę zwariowali, bo oni poszli w blockchain publiczny i prywatny. Oni tam dwa blockchainy mają zaprzęgnięte. Ten blockchain, my tutaj już się poszli typowo w blockchain prywatny. Tutaj nie widzę możliwości ani potrzeby, żeby to wypuszczać na szerokie wody, bo my na szerokie wody to wypuszczamy tylko i wyłącznie aplikację dla pacjenta, ale on się łączy tylko i wyłącznie z tym, co jego dotyczy, natomiast nie wypuszczamy całości. Jeżeli by to wypuścić jako całość, no to rzeczywiście to się staje bardzo ciężkie, bardzo niebezpieczne. Natomiast w tej architekturze, którą my wykombinowaliśmy, oczywiście to wszystko jeszcze jest w fazie produkcji. Tak naprawdę, kiedy prezentowałem pierwszy raz we wrześniu, kiedy to było w listopadzie chyba we Wrocławiu, pierwszy raz ten projekt, to od tamtej pory myśmy go wywalili dwa razy i teraz go tworzymy na nowo, tak? No, tak żeśmy to wykombinowali. Przy okazji przyszły pieniądze z NCBR-u i tak naprawdę szansa na to, żeby zrobić jeszcze dużo, dużo więcej. Dołożyliśmy na przykład, dlaczego takie spotkania są fajne, bo akurat we Wrocławiu spotkałem Agatę, która zajmuje się UX-em i teraz Agata robi UX dla nas do tego typu rozwiązań, no bo problem jest dla pacjenta, dla lekarza, że jak on to patrzy, to on musi wiedzieć to, co chce i nie klikać 100 razy, bo on nie jest specjalistą. Mało macie takich aplikacji w swoich smartfonach, które no niby powinny być fajne, ale tak trochę nie tak. Albo te reklamy was zabijają, albo naprawdę znaleźć coś, co byśmy chcieli, nie jest łatwo. Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że jeszcze tutaj w kuluarach będzie czas na pytania. Tak, to był Wojciech z Polskiej Grupy Telemedycznej. Dziękujemy, myślę, że...